to najważniejsze, bo piłkarska kadra czeka tych najmłodszych w tym roku, no jakoś nie strzeliła za dużo bramek, ale za to strzelili troszkę starsi. Z Kłosa Gałowo nasi pojechali i zdobyli trzecie miejsce. Zapraszam serdecznie Mateusza Basińskiego, trenera. Jeżeli nie ma, to pana prezesa Jana Florek. W imieniu trenera Mateusza Basińskiego i opiekuna Mateusz Basiński, Maciej Chałupka, Roman Wiśniewski, Krzysztof Kluciński. Nie mogli do nas dzisiaj dotrzeć Janina Zielińska, Bogdan Zieliński. Nie mógł dotrzeć Piotr Galus, siatkówka. Ma lekcje. Państwo Zielińscy mają zajęcia rodzinne, bardzo ważne. Ale są pozostali. I gratulujemy. Jerzy Świst, Sławomir Dezert, Leszek Biedziak, Maciej. Nie wiem, czy się uda panoramiczne zdjęcie, ale możemy zrobić z trzech zdjęć jedno. W postaci sprzętu sportowego dla szkoły. Środek no, jest nieznany, bo zamknięty, ale na pewno coś w środku jest, gwarantujemy. Za nagrodę gwarantujemy. I gratulujemy. No zobaczymy, jak wytrzymałem z tej paczkami. Jeszcze dwa zdjęcia, jeszcze dwa. Nagroda, to nieraz mam taki jestem może skąpy. Jacek mówi, tam jest potrzebny autobus, tam musi jechać bus, tam musimy kupić napoje, tam musimy to, musimy jakoś ten budżet podzielić, bo to są koszta. Państwo widzicie, objeżdżamy całą Polskę po to, żeby nasi wychowankowie byli mistrzami Polski, wicemistrzami. Jak się dzisiaj tak ktoś wsłuchał, niekoniecznie muzykę, ale ekspedycje mistrzostwa, bardzo dużo mistrzostw wielkopolskich, międzywojewódzkich, także wszystkim gratuluję. Dziękuję za przygotowanie tej imprezy koledze jednemu i drugiemu Jackowi, którzy tutaj to wszystko przygotowali. No i korzystając z mikrofonu, wszystkim obecnym składam serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i szczęśliwego nowego roku. Zapraszam na małe co nieco, które tutaj przygotowała ekipa z zespołu szkół numer 2 od pana dyrektora, numer 2 i 3 od pana dyrektora Słuchowskiego i od pana dyrektora Jacka Kucynowicza. Także widzicie, robimy sami swoimi siłami. Wszystkiego najlepszego, zapraszam. Kanapki i coś jeszcze. Zapraszam serdecznie jeszcze do wpisywania się na listę i podpisania. Krąży lista z długopisem albo leży na stole. Ci, którzy odebrali nagrody, proszę o podpisy, bo to jest mi bardzo potrzebne. Pan burmistrz Rabski. Sportowców z Szamotu chciałbym wszystkich poprosić do wspólnego zdjęcia i pana przewodniczącego komisji, pana starostę również, żebyśmy sobie wspólnie zrobili zdjęcie.